Pytano mnie, dlaczego chcę tutaj przyjechać. Pomyślałam, że w takim miejscu, gdzie przyjeżdża tak wiele kobiet, tak będę chyba stała, bo inaczej was nie widzę. Widać? Widać? Dobra. Chciało wam się rano wstać, wsiąść do autobusów i przyjechać na to spotkanie, które jest takim spotkaniem budującym w takich bardzo trudnych czasach, w jakich przyszło nam wszystkim żyć. Takie spotkania są oczekiwane. Ja mówię to z mojej perspektywy, ponieważ sama uczestniczę w takich spotkaniach, kiedy kobiety opowiadające swoje historie, kobiety zwykłe, ale niezwykłe, podnoszą moje skrzydła. I wiem, że wzajemnie mamy sobie coś do zaoferowania. To jest zawsze formuła taka win-win. Tutaj nie ma nigdy przegranych, tylko jak biorę udział w takich spotkaniach mentoringowych z fajnymi dziewczynami, to one naprawdę też bardzo, bardzo mnie wzmacniają. Chciałam wam powiedzieć o tym, jak rosłam jako pierwsza dama, bo każdy ma wrażenie, że w momencie, kiedy zostaje się małżonką głowy państwa, to przychodzi się do pałacu, a tam grono współpracowników, gabinet. Każdy mówi pani prezydentowo, proszę uprzejmie, tutaj mamy rozplanowane najbliższe działania, jest grono doradców, są osoby od make-upu, fryzjerka, ktoś, kto przychodzi i proponuje nam zestaw ubrań na 7 dni tygodnia. A ja często mówię, że ja swoją rolę pierwszej damy musiałam wyrąbać jak górnik przodkowy. Basia kiwa głową, bo Basia wie, że to były naprawdę takie czasy. Kiedy przyszłam do Pałacu Prezydenckiego, zrezygnowałam z prowadzenia mojej firmy nieruchomości, która świetnie sobie radziła. No i pomyślałam, muszę działać. I ja przyznam szczerze, ja zawsze byłam społeczniczką. Wtedy, kiedy nie byłam pierwszą damą, od wielu, wielu lat pomagałam ośrodkowi specjalnemu w Puławach. Co roku organizowałam dla tych wszystkich dzieciaków paczki na Mikołaja. Jak przyszedł ten moment, kiedy zostałam pierwszą damą, pomyślałam, że w tym miejscu na pewno mogę znacznie więcej. I nie mając możliwości działania, zaczęłam dopytywać się, czy na przykład jakimś samochodem nie mogłabym pojechać na spotkanie, pierwsze z moich spotkań w Zgorzelcu. To były wtedy dni osób niepełnosprawnych. I grono kolegów mojego męża mówiło, ale po co? Po co Jola do tego Zgorzelca pojedzie? Bo co? A ja chciałam pojechać i po prostu posłuchać, co mają do powiedzenia te osoby, które działały z daleka od Polski, w tych obszarach, których tak dobrze nie znałam. Niepełnosprawność to nie było coś, czym zajmowałam się na co dzień. Czym więcej miałam spotkań, czym więcej czytałam listów, pomyślałam, że możliwość działań dla pierwszej damy jest nieograniczona. Tak budowałam zespół osób, które pomagały mi w codziennej pracy, a przede wszystkim tak budowałam moją fundację Porozumienie Bez Barier, którą założyłam w 1996 roku. Obchodzimy w tym roku 26 rok działalności fundacji na dużą, naprawdę dużą skalę. Bo to, że lubię mówić i że dużo mówię, to wszyscy wiedzą, ale ja też, wierzcie mi, lubię i umiem słuchać. I wsłuchiwałam się w to, w jakich obszarach powinniśmy działać. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to pomaganie, to przytulanie, to mówienie, dasz radę, pomożemy, może być tylko lepiej, odbijesz się od dna. W pewnym momencie to było za mało i dlatego utworzyłam fundację, która mogła w sposób formalny rozpocząć działania. Zaprosiłam do współpracy 30 fantastycznych osób z różnych dziedzin życia, osoby, do których miałam gigantyczny szacunek, które mogły nas nauczyć bardzo wiele o różnych kwestiach, w których chcieliśmy się specjalizować, takich jak onkologia, jak porażenia mózgowe dziecięce,
jak profilaktyka w kierunku HIV, AIDS, jak sprawy związane z narkotykami. Tutaj Basia, która pracowała przez te wszystkie lata w gabinecie, była szefową biura, to było biuro, biura spraw społecznych. Była taką cudną osobą, która mówiła: Jola, robimy fantastyczny taki projekt, który nazywał się Zażywasz, Przegrywasz. Ja pamiętam, to była fantastyczna kampania, gdzie tego samego dnia we wszystkich telewizjach, każda telewizja puszczała jeden taki disneyowski, fantastyczny film, który mówił o narkomanii. Także mając tak fantastyczne osoby wokół, a przede wszystkim te osoby, które były w mojej fundacji, mogliśmy działać na jak największą skalę, zaczynając od małych projektów, bo to nie jest tak, że zaczynamy, wiecie, porywamy się na jakieś rzeczy wielkie, bo ostatnią wielką rzeczą, jaką zrobiliśmy w fundacji, to było wybudowanie kliniki onkologii dziecięcej w Gdańsku na ulicy Dębinki 3 czerwca 2005 roku, w 50. urodziny dla dzieciaków oddałam tą klinikę i to był nasz największy projekt, ale już był zrobiony. Na koniec wszystkich działań, a zaczynaliśmy od rzeczy małych i chciałam wam powiedzieć, że każda z was, tak jak tutaj jesteście, może zacząć swoje działania, to co wam w duszy gra, w takim obszarze, który wam odpowiada, od rzeczy małych i wokół siebie skupiać osoby, które podobnie myślą, które chcą wyjść z komfortowych warunków własnego mieszkania, bo zwłaszcza teraz, jak zaczęła się wojna w Ukrainie i bardzo dużo jeździmy po Polsce i przede wszystkim mnóstwo osób przyjeżdża do nas, do fundacji, spotykam osoby tak wspaniałe, które nigdy w życiu nie prowadziły tego typu działalności i działają z taką odwagą i na taką skalę, że my jako fundacja z przyjemnością przekazujemy im pomoc materialną, żeby mogli ją zawozić na Ukrainę. Także wierzcie mi, że nie ma takiej sytuacji, bo każdy mówi tak, co ja mogę? My zawsze sobie mówimy, co ja mogę? Kobiety mają to do siebie, że tak bardzo w siebie nie wierzą. Ja powiedziałam sobie, że mojej córce będę zawsze mówiła, że ona może wszystko. Kiedy chciałam w ogólniaku pójść na Wydział Prawa i Administracji w Gdańsku, wtedy było 12 osób czy 20 osób na jedno miejsce, dyrektor mojej szkoły powiedział mojemu tacie, niech Jola nawet nie próbuje, ona się na to prawo nie dostanie. Dostałam się. A po pierwszym semestrze już miałam nagrodę dziekańską i miałam ją do końca studiów. I takie osoby są nam potrzebne, które właśnie będą dmuchały pod nasze skrzydła, bo każda z was mówi tak, ja tak niewiele potrafię. Kim ja jestem? Jak spotykam się z kobietami wiejskimi, to mówią do mnie, ojej, ale ja nic nie potrafię. No jak to, kobieto, jak ty nic nie potrafisz? Gotujesz? No gotuję. Przetwory robisz? No robię przetwory. A co masz w ogródku? No co to ja tam mam cebulę, czosnek. No fajnie. A takie wianki potrafisz zrobić? No to zrobię. Tak namawiałam dziewczyny w Idzbarku, tam taką fajną, cudną sołtyskę Zosię Stankiewicz poznałam. I tam uratowaliśmy wiejską szkołę. Pierwsze pieniądze od fundacji dostali na to, żeby do środka włożyć ogrzewanie, a potem coraz więcej pieniędzy zbieraliśmy i pomagały nam te wszystkie kobiety, które w siebie nie wierzyły, bo nasza pani Krysia, która te wianki pierwsze zrobiła właśnie z cebuli i zrobiła jakieś tam konfitury, to oczywiście ja to wszystko kupiłam. Miałam fantastyczne prezenty dla koleżanek w Warszawie i pamiętam ten moment, kiedy ona stoi i tak patrzy na te pieniądze, które ode mnie dostała i mówię, Boże, tyle pieniędzy, to są moje pieniądze. Ten moment, wiecie, kiedy kobieta widzi, że ona jest w stanie sama zarobić na siebie, na swoje dzieciaki, a nie jest tak, że pieniądze, które przychodzą do domu, jakąś tam rentę rodzinną, pijący mąż zabiera i więcej kobieta tych pieniędzy nie widzi, to jest bardzo ważny moment. Chciałabym wam powiedzieć, że bardzo warto wokół siebie
szukać mentorek, kobiet, które dla was są ważne, które was wzmacniają, kobiet, wokół których możecie budować mniejsze albo większe programy. Bo dopiero po pewnym czasie zaczynam zastanawiać się, że ja naprawdę coś potrafię. Ja miałam przyjemność patronować fantastycznej organizacji, która się nazywa Dress for Success z Katowic. To była organizacja, która wspierała kobiety wychodzące z bezrobocia. I to była jedna z takich najtrudniejszych moich ról, kiedy przyjeżdżałam byłam w Tychach, w Katowicach, w Zabrzu, Dąbrowie Górniczej. Spotykałam się z tymi kobietami, które bardzo często miały taką aspirację, żeby na przykład pracować na kasie w Biedronce. I to wcale nie było dla nich takie łatwe, żeby pójść na rozmowę kwalifikacyjną. I spotykałam się z tymi kobietami przez wiele, wiele lat. I na jednej z takich gali dla tych kobiet z Dress for Success spotykam przesympatyczną dziewczynę, fantastycznie ubrana, krótko obcięte włosy, podchodzi do mnie i niesie jakiś prezent, ma torebeczkę taką, coś chce mi dać. I ja mówię, co to jest, pani Agnieszko? A pani Agnieszka do mnie mówi, pani prezydentowo, ja założyłam firmę. Firma nazywa się Czyścik. I ona mi swoje takie gadżety firmowe podarowała. Słuchajcie, to był jeden z najpiękniejszych prezentów w moim życiu. Tam była taka mała buteleczka, wiecie, jakieś tam pachnidełka takie. No to było naprawdę fantastyczne. Także uwierzcie w siebie, że macie naprawdę ogromną moc sprawczą. Bo siła jest kobietą. I wy macie w sobie ogromną ilość takich sił, których często nawet nie potraficie nazwać. Weźcie sobie kawałek kartki i na tej kartce napiszcie same o sobie, nie w formie CV, nie dla jakiegoś tam nieokreślonego twojego niewyobrażalnego pracodawcy, ale dla siebie. Co potrafię, co osiągnęłam. Jeśli wychowałyście fantastycznie dzieciaki, wychowywałyście niepełnosprawne dziecko, czy opiekowaliście się swoimi rodzicami, czy pracujecie, bo tutaj chyba też są dziewczyny, które przyjechały z terenów wiejskich, tak? Są dziewczyny. Kocham, kocham, kocham. To jest ta formuła. Super, bardzo mi miło. To jest ciężka praca. To są fantastyczne osoby. Także nie traćcie wiary w siebie i nie traćcie wiary w nas. Bo kiedy będzie taka potrzeba, to naprawdę wystarczy głośniej zawołać, a my się wokół was wszystkie zgromadzimy. Ogromnie wam dziękuję za to zaproszenie. Zostaję dalej, bo jeszcze mam przyjemność uczestniczyć w kolejnym panelu dotyczącego tego, co dzieje się w Ukrainie. Jesteście wspaniałe, macie fantastycznych, wspierających facetów, którym za to dziękuję. Niech moc będzie z wami.